Witam ponownie na kanale Korki for Free. Dziś zajmiemy się stoną bierną. Jak wiecie z języka polskiego, mamy zdania w stonie czynnej i w stonie biernej. Czym się różnią, do czego służą, jak one wyglądają w języku angielskim, o tym będzie ta dzisiejsza lekcja. Na początek zobaczmy dwa przykładowe zdania, jedno w stonie czynnej, drugie w stonie biernej i spróbujmy je porównać. Zdanie w stonie czynnej: Alexander Graham Bell invented the phone in 1876. Mamy tutaj zdanie, w którym skupiamy się przede wszystkim na osobie, która wykonała czynność. Alexander Graham Bell, to osoba, która wynalazła telefon. I zobaczmy teraz na zdanie w stonie biernej. The phone was invented in 1876. W tym zdaniu skupiamy się przede wszystkim na czynności wynalezienia. Telefon był wynaleziony, czy został wynaleziony w 1876 roku. Możemy do tego zdania oczywiście dodać wykonawcę i dodajemy go zawsze przy użyciu przyimka by. The phone was invented by Alexander Bell in 1876. I podsumowując, pamiętajcie, jeżeli macie zdanie, w którym na początku nie występuje wykonawca czynności, to jest to najprawdopodobniej zdanie w stronie biernej. Natomiast jeżeli ten wykonawca jest na początku, jest tam podmiot, jest to zdanie w stronie czynnej. Ze zdaniami w stronie biernej bardzo często spotykamy się tam, gdzie wykonawca czynności albo jest wszystkim znany i nie musimy go podawać, albo jest nieistotny, ponieważ oznacza jakąś ogólną grupę ludzi czy jakiegoś nieznanego człowieka. Popatrzcie na kilka anglojęzycznych nagłówków, które dotyczą bieżących wydarzeń na świecie. W pierwszym mamy informację Coronavirus vaccine not found yet. Jest to skrócona wersja zdania Coronavirus vaccine has not been found yet. Taki sposób formułowania nagłówków jest bardzo powszechny. W drugiej części wiadomości możemy przeczytać The cure will be developed soon. Obydwa te zdania skupiają się na czynnościach, a nie podawani są ich wykonawcy. Wykonawcy są wszystkim znani i nie trzeba ich podawać w zdaniach w stronie biernej, a te są w stronie biernej. Popatrzmy na kolejne dwa przykładowe zdania. A 96-year-old has been cured of the virus. News has been sent to all patients. Podobnie jak przy poprzedniej wiadomości, mamy zdania w stronie biernej, w których 96-letnia kobieta została wyleczona z wirusa. Wyleczona przez kogo? Oczywiście, że przez lekarzy. Tej informacji jednak nie musimy podawać, gdyż jest wszystkim znana. W drugim zdaniu dowiadujemy się, że ta dobra wiadomość została wysłana do wszystkich pacjentów. Również i w tym zdaniu nie ma potrzeby podawać wykonawcę czynności. I ostatni news, coś dla tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów. Exams will not be cancelled. The final exams will be scheduled in June. W obydwu zdaniach mamy informacje o egzaminach. Egzaminy nie będą odwołane i zostaną zaplanowane na czerwiec. Kto ich nie odwoła i zorganizuje w innym terminie? Oczywiście Ministerstwo Edukacji. Skoro jest to oczywiste, to nie musimy podawać wykonawcy, a skupiamy się na czynnościach. Nieodwoływania, will not be cancelled, oraz planowania, will be scheduled. Popatrzmy teraz na wszystkie zdania jeszcze raz. Na czerwono zaznaczyłem formy czasowników w stronie biernej. Jak są zbudowane? Ano, każdy czasownik w stronie biernej musi mieć czasownik be, odmieniony we właściwym czasie. Zdania, które widzicie, są to formy will be, has been, was. Drugim elementem formy czasowników w stronie biernej to imię słów bierny. Ten w języku angielskim ma zawsze formę czasownika regularnego z końcówką ed. Tutaj przykłady to developed, cured, cancelled, scheduled lub trzeciej formy czasowników nieregularnych. W naszych zdaniach to czasowniki found oraz sent. I jeszcze raz. Imię słów bierny to forma, która we wszystkich zdaniach w stronie biernej ma taką samą postać, czyli czasownika z końcówką ed lub w trzeciej formie czasowników nieregularnych. To, co się będzie zmieniać, to czasownik be, który w zależności od czasu
w którym jest konkretne zdanie, będzie miał różne formy. Tutaj te formy możecie zobaczyć, jest ich bardzo dużo. Jak widzicie, czasownik be odmieniamy, a imiesłów bierny ma zawsze postać czasownika z ed lub w trzeciej formie nieregularnej. Pierwsze zdanie w stronie czynnej. People make new inventions every year. Czasownik make jest w czasie present simple, więc zdanie w stronie biernej będzie brzmiało New inventions are made every year. Jak widzimy, czasownik be jest odmieniony w czasie present simple i ma formę are. Czasownik make zamieniliśmy na imiesłów bierny, czyli w tym przypadku trzecią formę made. Pominęliśmy też wykonawcę people, gdyż jest to informacja zbędna. Drugie zdanie. Someone has repaired the dishwasher. Zdanie jest w czasie present perfect, więc w stronie biernej będzie brzmieć The dishwasher has been repaired. Czasownik be jest w formie czasu present perfect, czyli has been, a imiesłów bierny repaired ma końcówkę ed. Wykonawca jest tutaj nieistotny. I trzecie zdanie. The people will discover new planets. Jest to zdanie w czasie future simple, więc w stronie biernej będzie brzmiało New planets will be discovered. Czasownik be jest w czasie future simple, will be, a imiesłów bierny ma formę discovered. Wykonawca jest znany, no przecież nie małpy odkryją planety, a ludzie, tak? I ostatnie zdanie, takie trochę na czasie. We must wear masks in public places. Tutaj mamy zdanie z czasownikiem modalnym must. W stronie biernej zdanie będzie miało formę Masks must be worn in public places. Czasownik be jest połączony z czasownikiem modalnym, must be, a imiesłów bierny ma formę czasownika nieregularnego, worn. I to koniec z pierwszej części lekcji o stronie biernej w języku angielskim. W kolejnej zobaczycie, jak przekształcać zdania ze strony czynnej na bierną. See you later and good luck!